pismo Teologia Polityczna podjęło próbę namalowania katolicyzmu na nowo. Zaczęło od jednego obrazu Miłosierdzia Bożego. Zaprosiło do pracy 10 malarzy. Wyniki pokazano w kościele dominikanów w Krakowie. To interpretacje wizji siostry Faustyny, a nie próba odtworzenia wyglądu historycznego Jezusa. Wydaje się, że najlepsza praca jest najbardziej realistyczna. Pomaga nawiązać osobistą więź z człowiekiem na obrazie. To powinien być ktoś, z kim można pójść na spacer jak z dobrym przyjacielem i wyznać strapienia. Powinien być przedmiotem adoracji i źródłem pokrzepienia. Dlatego zniekształcenia postaci, tak częste we współczesnej sztuce, muszą być wykluczone. Zamiast przyciągać, straszyłyby wyglądem. Postać Jezusa powinna być realistyczna. Ale czy ma wyglądać jak postać historyczna? Czy ten prawdziwy Jezus nadawałby się Polakom na przedmiot prywatnego zaufania i uwielbienia w świątyni? Naukowcy odtworzyli postać Jezusa na podstawie wykopalisk oraz danych antropologii. Historyczny Jezus był Żydem palestyńskim o ciemnej, brązowej skórze, wzrostu 1,60 m i 2 cm, krępej, mocnej budowy, bo był stolarzem. Miał krótkie, ciemne, kędzierzawe włosy, brązowe oczy i zarost na brodzie. Tak wyglądała ogromna większość w Palestynie 2000 lat temu. Mało tu jest wspólnego z wizją siostry Faustyny Kowalskiej. Nie budzi ani zaufania, ani uwielbienia. Przeszkadza w tym poczucie obcości rasowej i przeszłość kolonialna, zdaniem pewnej kapłanki kościoła luterańskiego. Wielebna Niven Sarra powiada: Kościół przedstawia Jezusa z długimi włosami i jasną skórą. Biali uczeni interpretowali Ewangelię, aby wzmocnić panowanie białej kultury i dać Europejczykom władzę. Misjonarze ponieśli obraz białego Jezusa na kolonizowane kontynenty i przekształcili w ideologię panowania białych. Biały Jezus jest wytworem białej kultury i ideologii. W Ameryce wywołało to systemowy rasizm i segregację Afroamerykanów. Chrześcijanie są wystawieni na widok Jezusa białego mężczyzny. Sugeruje to, że Bóg jest biały i potwierdza wyższość białej rasy. Ewangelie nie mówią, jak wyglądał Jezus. Podkreślają za to, że był Żydem i potomkiem króla Dawida. Jego rodzice byli Żydami. Urodził się w Betlejem, a dorastał w Nazarecie. Musiał więc wyglądać tak samo, jak niemal wszyscy w Palestynie. Jeżeli biali zaproszą ciemnoskórego Jezusa do swoich domów i kościołów, to przyjmą jego żywe przesłanie. Staną w solidarności z pokrzywdzonymi, powiada wielebna pastor Sarras, Palestynka, urodzona zresztą w Betlejem. W III Rzeszy niektórzy teolodzy protestantyzmu, motywowani rasizmem, antysemityzmem i chęcią robienia kariery, uznali Jezusa za Aryjczyka, a chrześcijaństwo za religię na wojnie z judaizmem. W 1939 roku założyli Instytut do walki z żydowskimi wpływami na życie religijne Niemiec, który związali z Uniwersytetem w Wiennie. Instytut wytworzył nazistowską wersję chrześcijaństwa, umieszczając antysemityzm w centrum swej teologii. Miał siedzibę w Eisenach, lecz organizował konferencje w całej III Rzeszy. Publikował antysemickie książki. Stworzył też odjudaizowaną wersję Nowego Testamentu. Katechizm opracowany w Instytucie ogłosił Jezusa Zbawicielem Aryjczyków. Profesorowie teologii, biskupi i pastorzy uważali swą działalność za ważne wsparcie dla wojny Hitlera przeciwko Żydom. To była nie tylko chęć kariery. Kierowało nimi także przekonanie o złym wpływie judaizmu na chrześcijaństwo. Dlatego szukali poparcia nazistów jeszcze zanim Hitler został kanclerzem Niemiec. Wybitnym przejawem tęsknoty Niemców za aryjskim Chrystusem jest opera Richarda Wagnera Parsifal. Stworzona kilkadziesiąt lat przed dojściem nazistów do władzy, była wyrazem ideologii folkistowskiej, kultu rodzimej ziemi i krwi, słońca i germańskich bogów, łącząc to z chrześcijaństwem. Z ideą aryjskiego Jezusa flirtował również Carl Gustav Jung, wybitny psycholog, który stał się wielkim mędrcem XX wieku. Był ambiwalentny wobec chrześcijaństwa. Uważał, że to jest żydowska z ducha religia, która została okrutnie narzucona poganom Europy. Oddzieliła ludzi od natury, hamując naturalne popędy człowieka.
jednak ubierał swoją krytykę w pojęcia chrześcijańskie dla zmylenia przeciwników. Zdaniem Junga boska postać Jezusa o kosmicznym zasięgu została stworzona przez teologów w odpowiedzi na potrzeby mas ludzkich. Została rzutowana na osobę nie aż tak bardzo wybitnego rabina z Palestyny. Historyczny Jezus ma mniejsze znaczenie niż ta kreacja i projekcja, która wyraża najwyższą strukturę psychiki człowieka. To dlatego każdy może mieć swojego Jezusa, niezależnie od danych historycznych. Wyraża on ideał ludzki, szczególny dla danej kultury. W rezultacie możliwa jest postać Chrystusa Króla Wszechświata, Kościoła Powszechnego, ale również Chrystusa Frasobliwego na ludową miarę, Chrystusa aryjskiego i białego rasisty w koloniach europejskich, a także postać przyjaciela Polaków, Jezusa Miłosiernego, z wizji Faustyny Kowalskiej.